Hej moi drodzy, z tej strony Shiro, witam was w Dying Light 2 Stay Human. Wracamy i idziemy dalej. Jesteśmy już w epilogu, czyli w sumie zakończeniu tej gry. No i tak, tędy przejdziemy czy nie przejdziemy? Coś tu jest? To jest jakaś drabinka. Pisałem, że mogliśmy się jakoś dostać w tą stronę. To jest również jakieś przejście. Gra nam nie tłumaczy, gdzie idziemy. Ale raczej nie tu. Nie chcę niczego przegapić, dlatego... Gdzie ja się tu dostałem? Zamek trudny. Uda się. Cóż tu jest? Jakieś gucio itemy. Oj, tu będzie gorzej. Teraz wejdzie Panika Gaming i będzie problem. Dobra, nie weszła Panika Gaming, na szczęście. Pyk. Racja, bryczesy, jakieś inne duperere. Uuu, ile racji. Pytanie, czyja racja, moja czy wasza? Tu wleźliśmy. Tak? Tu byliśmy, dobra. Czyli musimy iść tam, gdzie myślałem. Tylko coś tam dropnęło. Umiejętności nadal nie mamy żadnych. Dobra, ekwipunek. Co tam nam dropło? Tu nie. Tu nie. A tu są nowe przedmioty, dobra. Tu są nowe itemki, ale rękawic nowych nie mamy. To jest drugi poziom, więc tym bardziej nie chcę. Tutaj również nic ciekawego nowego nie ma. To jest dla Defendera i dla Healera, czyli to, czego nie używamy. Aj, szkoda gadać. Dobra, czyli nic. Zrespimy sobie tą energię jeszcze. I lecimy. Rozumiem, że tędy musimy wyjść. Żadnego innego przejścia nie było. Więc wejście na górę, tu jest wejście dalej. Oczywiście, że pójdę nie tą drogą, co trzeba. Nic nowego. Będzie tu coś, co zaspokoi... Zaspokoi moją ciekawość, czy nie? Nie ma mowy. Ja mogłem cię sprzątnąć inaczej, no ale... No spore, to jest spore. Tam są toksyny, rozumiem. I on tego nie chce przepuścić. Czy nie chce? Albo nie może. Ci kurwa pogram w karty. No i mają pierwsze poziomy. Oni mają pierwsze poziomy, czyli są co mniej szkodliwi dla nas. No ale powycinamy. Żeby się potem nie pętali po prostu pod nogami. Mamy lepsze skrzynie. No, weź to. Już możesz to wziąć, co jest? Ta gra mnie nie lubi ewidentnie. Nie mogę tego wziąć. Klikam i nie mogę. Zamek trudny. Dobra, otwarte. A w środku gówno maczeta. I ryż. I śmietnik. Dobra, do śmietnika jestem zadowolony, reszta git. No, kabelki mam minął. Nie, nie, nie. Nie ze mną, takie numery gra. O, koktajle, szmaty. To jest zamknięte od środka, niestety. Nic, nadal nie? To nie. A tu otworzyć mogę? Też nie. To złazimy. No, złazimy. Nothing, oprócz wejścia wentylacyjnego, które z pewnością nam się przyda. Chodź.
Nie ma uciekania. O ile chciałeś uciec, bo nie wiem, czy ty się rozpędziłeś tak po prostu, czy co? No easy, no easy. Rozumiem, że tędy byśmy wyszli, moglibyśmy ich zaskoczyć. Gdzie on jest? Strasz! Gdzie jest Waltz? Ej, przestraszyłeś ją. Graj, Anno. Nie ma się czego bać. Aiden, tak? Przyszedłeś mnie zabić? Przyszedłem znaleźć Waltza. Widzisz... Tak, szczerze, to Waltz i ja nie za bardzo ostatnio się dogadujemy. Gdzie jest Frank? Nie żyje. Nie ży... Jak to? Przez twoich ludzi! Czekaj, sam. Widziałeś to, jak do niego strzelają? Matt widział. Moich ludzi? Wysłałem jednego, Aiden. Tylko kierowcę. Aiden, co się dzieje? Później policzymy ciała. Ty i Waltz rozpoczęliście ataki i napadliście Franka. Nie miałem z tym nic wspólnego. Przerwałem ataki 11 lat temu i próbuję przerwać je teraz. Waltza tu nie ma. Nie słuchaj go, Aiden. Opuść przegrody. Wiesz, czego on chce, prawda? Jeśli mnie nie zabijesz, zrobią to on i jego cholerne zbiry. Chcesz znaleźć Waltza, Aiden. Tak jak ja. Musisz mi zaufać. To kurwy nędzy! On zabił Franka! O, szczerze? Mattowi przestałem wierzyć już dawno temu. Szczerze. Tego widzę po raz pierwszy. Nie wiem, kim on jest. Mogę go zabić. Ale czy coś mi to da? Gdybym miał wybierać między złem a złem, to wolę nie wybierać wcale. Niech będzie. Powstrzymajmy Waltza. Nie żyjesz, Aiden. Zabiję was obu. Dobry wybór, Aiden. Jeszcze zobaczymy. Kto napadł na rybie oko? Kto napadł rybie oko? Nie wiem, Aiden. Wysłałem tylko kierowcę po Franka i pozostałych. Ma na imię Steve. Lawan? Musisz znaleźć ciała renegatów. Williams mówi, że wysłał jednego. Jednego? Sprawdzę to i dam znać. Gdzie jest Waltz? Gdzie jest Waltz? Wiem tylko tyle, że chciał znaleźć jakieś miejsce o nazwie X-13. Gadał, jakby to była jego ostatnia szansa. Ostatnia szansa na co? Nie wiem. Ale to dlatego przywrócił zasilanie i przy okazji aktywował protokół bezpieczeństwa. Protokół bezpieczeństwa? Ten sam, który zniszczył inne zainfekowane miasta. Właśnie został znów aktywowany. Niedługo polecą kolejne pociski. Chciałem powstrzymać Waltza, ale on zabrał moich ludzi. Więc odezwałem się do Franka. Dlaczego pracowałeś z Waltzem? Dlaczego pracowałeś z tym świrem? To świr, ale także geniusz. Chciałem, żeby... wzmocnił moich ludzi. No i to zrobił. Nie wiedziałem jednak, że zwróci ich przeciw mnie i wykorzysta do własnych celów. Jakich celów? Tego nie mówił. Jak można przerwać ataki? Okej. To jak możemy powstrzymać ataki? Protokół można przerwać tylko kluczem GRE, którym go aktywowano. Waltz go zabrał. Więc trzeba się pośpieszyć. Gdzie jest X-13? Jak się dostać do X-13? To główny kompleks GRE, zbudowany po odcięciu miasta. To tam wykonywano najbardziej tajne operacje. Dostaniesz się do niego tunelem GRE w Central Loop. I Waltz też tam idzie? Dlatego wysłał do centrum oddziały renegatów. Przynajmniej tak to wygląda, sądząc po notatkach, które u siebie zostawił. Idź, sam je odsłuchaj. Zostawił je w zachodnim skrzydle, a ja załatwię transport do X-13. Pośpiesz się. Aiden, jeszcze jedno. Znam to spojrzenie. Eksperymentował na tobie, prawda? Przemieniasz się. Dlatego muszę go znaleźć.
Spoko, tylko tak, po pierwsze. Jesteś bardziej prawdomówny niż Matt. Zapytać się dlaczego. Z tego powodu, iż... Zauważcie, że renegaci zwykli... Typu ci... Zobaczcie, oni wyglądają normalnie. Na pewno są coś pojebani i tak dalej, ale no wyglądają w miarę normalnie. To nie są ci renegaci, których spotkamy w mieście. To raz. Dwa. Faktycznie to miasto wygląda normalnie. Nie jest jakieś takie, nie wiem, porąbane, to są normalnie ludzie i tak dalej. Więc to też jest bardzo dziwne. Więc naprawdę myślę, że tu akurat Waltz i... Matt może? No nie wiem. Ale mam wrażenie, że to wszystko, co się tutaj nam wydaje, nie jest prawdziwe. Takie mam wrażenie. O. No jestem, halo gro. Co, nie aktywujesz mi tego? Wezwałem windę. No nie mówcie, że winda nie działa, jest zbugowana, proszę. Nie mogliście kurwa dać schodów. Tak wam ciężko było. No bez jaj. Nie działa ta winda. No nie działa. Tak jakbym był za 2 metry zbyt nisko. Zbyt wysoko. Holy moly guacanoli, no bez jaj. No czekajcie, bo tu jeszcze było też przejście. Tu byśmy wyszli, rozumiem, tak? It happens. Ostatnia próba i robię reset gry. Co on tak wysoko skacze? No, nic, 0-0. No, bez jaj. Dobra, moi drodzy. Szybkie wyjście i zaraz wracamy. Dobra, moi drodzy, już jesteśmy i widzę, że po zresetowaniu gry całkowicie jest inna sytuacja. Musimy najpierw wezwać windę. No, musi chyba tu wjechać. Na pewno, że tak. Oj. Bug, bugiem, buga pogania. Nie wkurwiaj mnie nawet. No serio? Usknąłem przez buga. Usknąłem przez buga, really? Ale jestem upośledzony. O kurwa, nie wierzę. No nie, to jest po prostu śmieszne, wiecie? To jest śmieszne. Pociąłem sobie właśnie film, tylko przez to. Aj, dobra, nie chcę mi się nawet kontynuować tego. Rok. Jest tu kto? Chyba nie ma. Aż mi głupio. Chyba to wytnę. Pracował tu nad czymś. Co ty nie powiesz? Co tam robiłeś, ty zasrany pojebie? Aiden, zorganizowałem ci transport. Wyjdź na zewnątrz. Dobra, ale my sobie posłuchamy tej kolekcjonerki numer 3. Wyniki nocnego biegacza. Raport 20/23/36. 126 dzień roku. Informator z Old Villador wyjawił mi, że komendant Lucas to znalazł. Znalazł klucz GRE. To znaczy, że można znów wejść do X-13. Wysłałem oddział rozpoznawczy pod wodzą Dylana na stację metra Old Villador. Czekam na raport. A tylko to? Tylko to? No dobra, idziemy dalej.
Tu jeszcze jakieś notatki. Numer 1 i numer 2. Zaraz sobie też odsłuchamy. Zaraz sobie też odsłuchamy. Raport 24/2036. 130 dzień roku. Minęło 6 miesięcy, odkąd skończyły się fundusze. 20 od ostatniej poprawy. Pacjent nieprzytomny. Po podaniu związku nieznacznie wzrosło ciśnienie krwi. Widoczna aktywność źrenic. Jedyną szansą na postęp jest powrót do X-13. Jeśli można potwierdzić te informacje i komendant Lucas znalazł klucz GRE, istnieje szansa na pogłębienie tych badań. Trzeba do tego doprowadzić. Raport 13/2036. 105 dzień roku. Koniec funduszy. Próby odtworzenia związku. Nadal nieudane. Pacjenci reagują niekontrolowaną agresją. Wzmacniam zdolności psychofizyczne. Ze względu na brak obiektów badań. Testuję związek na sobie. Czyli on sobie też to wstrzyknął. Dlatego jest taki silny. I to wszystko położył on. Dobra, mamy już się spotkać z tym typem. Już nic nie ma, nie ma. No to wychodzimy. Aiden! Aiden, tu Kilian! Kilian? Podobno szuka złońca. Tak jest, idzie do tuneli przy Tower Plaza Drive. Muszę go złapać, nim dotrze do X-13. Idziemy tam. Nie ma nas zbyt wielu, ale nocni biegacze są z tobą. Czyli mamy nocnych biegaczy ze sobą. No dobra. Miło z ich strony. Tu jest jeszcze handlarz. Witam, panie handlarzu. Dajmy cały szrot. O kurde. A jakbyśmy coś sprzedali? Ale nie, ten przedmiot ja chcę mieć. My też by się Aron 48 wytrzymałości tylko. 6, dobra, to możemy sprzedać, to możemy sprzedać, to możemy sprzedać. To też. Również. No to, tą 106 sobie zostawię. No dobra. Tą maczetkę, ale właśnie, my zaraz będziemy mieć poziom chyba. No zobaczcie, ci renegaci są 100 razy inni. To nie są ci renegaci. To nie są ci renegaci. Aiden, kierowca zawiezie cię pod wejście do tunelu. Tamtędy dotrzesz do X-13. Idź już. Nie ma czasu. Niedługo na miasto spadną kolejne pociski. Ale czekajcie, bo to też jest dziwne. Kierowca... To jest dziwne. Były tam pojeby, już słyszeliśmy nawet, jak mówił o tym klaksonie. Wow, co się stało? Ej, halo, gro. Coś się zerżnęło, coś się zbrejkowało. No gro, nie rób sobie jaj, proszę, czy ty się skraszowałaś? Ojej. Dobra, na szczęście chyba nie. Co to było?
pędzisz? Dziwisz się, że cię śledzimy? To nie czas na porachunki, Jack. Renegaci weszli do chmury. Może dołączysz? Chcę powstrzymać Waltza. Jesteś dla mnie zwykłym zdrajcą. Zabić zdrajcę! O ty gnoju. Stój! Killian! Wystarczy tego obłędu, Jack. Wiemy, że kazałeś zabić Franka. To kłamstwo! Williams miał zginąć, żeby nie było dowodów. Kłamiesz! Zabić ich! Ale to nocni biegacze! Szpiegują dla Williamsa! Zabić ich! Armia padła, bo strzelali do cywili! SPK-owie mieli czemuś takiemu zapobiegać! Grady! Dałem ci rozkaz, cholera! Słuchamy rozkazów dowódcy! Już nie jesteś w stanie dowodzić! Za bardzo chcesz się zemścić! Uwaga! Milcz! Czeka cię sąd! Pożałujesz tego! Zabrać Waltzowi klucz, zanim zniszczy całe miasto! I musimy zajrzeć do rannych. Ten pocisk trafił w Old Villedor. Żyje tam wielu ludzi. Hakon pójdzie z tobą po Waltza. I uważaj. Ta chmura to właściwie ściana zabójczych chemikaliów. O to już nie musimy się martwić. Zdaje się, że znów zostaliśmy sami, co pielgrzymie? Skopmy te renegackie dupska. Brakowało mi twoich ciętych ripost, Hakon. No i pewnie szybko będziesz miał ich dość. Wezmę antyzynę. Może się przydać. Dobra, spróbuję znaleźć tunele, którymi szedł Waltz. Bądźmy w ciągłym kontakcie. Jasne, tak jest. Czyli wybraliśmy dobrze. No mi tak mi się wydaje, że wybraliśmy dobrze. Co to za piękne przedmioty. Dobra, zmieniam zdanie całkowicie. Biżuteria. Dobra, musimy znaleźć wejście do tunelu. Są pirale normalnie. Gdzie jest wejście do tuneli? No jak? Ja nie mogę bić, a ty możesz, gnoju? Gdzie jest to wejście? Chodź. O kurde. Nie to chciałem. Umieraj. Wow, ale jestem mocarny. No, co się dzieje z tą grą dzisiaj? Jedyneczka. No, bez jaj, grą, uspokój się. Paskudnie się dzisiaj zachowuje ta gra. Nie będę tak się bawił w tą stronę, no weź przestań. Teraz nie wiem, czy tunel jest w tą stronę, czy w tamtą stronę. W tamtą stronę, to co mnie to oszukuje? Ta gra mi robi wała dzisiaj totalnie. Ale to jest anomalia pewnie. Zgadłem czy nie zgadłem? No. Zapewne trzeba użyć klucza. Gnoje. Co się dzieje? Cholera! Nic nie ma! Hakon! Hakon, jesteś tam? Lecę. Jak to się zdarzyło, nie wiem. Serio, nie mam pojęcia. Ja mogę cię obszukiwać?
Niestety nie. Tu jesteś! Idę po ciebie. Wszystko będzie dobrze. Wyleczysz ją? Robię co w mojej mocy, ale jest słaba. O wiele słabsza od reszty dzieci. Ale ty ją możesz uratować. Ty możesz, Aiden. Co to było? Hakon! Hakon, słyszysz mnie? Hakon? O nie! Nie, 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 nie! Odpowiedz! To moja wina. Tak mi przykro, stary. Chyba poszli tędy. Baza do Aidena. Odbiór. Hakon? Ha! Dlaczego nie odpowiadałeś? Hej, nie wiedziałem, że tak się stęsknisz. Nawet moja czwarta żona tak nie panikowała. Nie miałeś trzech żon? Czasem wszystko mi się krzani. Dlatego to nigdy nie wychodzi. Ale dobra, zgubiłem się w tunelach. Jakoś cię znajdę. O, robi się nieciekawie. Robi się bardzo. Czyli to tam idziesz. Znajdę cię. Znajdę i zabiję. Kiedyś cię znajdę. Znajdę cię. Dobra, to nie jest festiwal muzyczny. Rozumiem, że musimy iść tędy. Sporo was. Ła. Ale jadka. Ale jadka. Ja dostanę do tego ekspy. Headshot. Hop. Hop. Pyk. 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 Żadnych wyjców. No, nie mam swojego zmysłu przetrwania. O kurde. Ej, ja się chcę cofnąć. O właśnie, ciekawe czy nam jakiekolwiek obrażenia teraz chemikalia robią. No możemy wyjść bez problemu. Wow. Ej, no gdzie jest mój buff? Dobra. Ale moi drodzy, nie wiem ile tam wyjdzie dokładnie odcinka. Wiem, że jesteśmy przy końcówce, nie chcę przedłużać zbytnio. Więc pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Widzimy się już w następnym, chyba ostatnim już odcinku z głównej fabuły Dying Light 2. Stay human. Trzymajcie się. Hej, hej.